Cześć, czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną, z nami jest nasz serdeczny kolega Małpeczka Kubulek. Ho, ho, ho! I słuchajcie, gramy. Gramy w czołgi, chcę nagrać sobie odcinek. Zobaczymy, czy będę tak dobrze grał jak zawsze, albo tak źle jak zawsze. To już kwestia interpretacji. Przed chwilą zagrałem sobie na rozgrzewkę jedną misję, oczywiście nowym nabytkiem, czyli Hetzerkiem. I cóż, jest w statystykach widoczna już, także taki mój standard, wszystko na zero. Dobrze, gdzie jedziemy, Małpeczko? No cóż, my będziemy, musimy jechać na górę. No możemy dostać ładnie po dupie, zanim tam dojedziemy. Czyli gdzie jedziemy? W stronę dziewiątki. Dobra. No tak okrężną drogą wjeżdżasz na J i jedziesz sobie po J po samym brzegu. Dobrze. Czyli od razu w prawo. Dobrze. Tak, od razu w prawo. Tą drogą, drogą na prawo. Tak. I mianowicie mam jeszcze jedną niespodziankę. Jeżeli dobrze pójdzie, to na tym odcinku robię 2000 liter. Och, jak to uczcimy, przyjacielu? No, jak to uczcimy? Uczcimy to tak, że będzie kupno nowego czołgu. A, kolejna jedynka, dobrze. Nie, względem moich obliczeń, jeżeli w ciągu 20 bitew zrobię 2000 expa, na tym czołgu, co teraz im jadę, to kupuję szósty pierniego. Czyli o expa, co jest na szóstce? O i. Lepszy. To jest taki troll, co bierze na szczoła. Uważaj na ten przeszał, bo tam też 7 może próbować na coś upnąć. Chociaż bardziej bym się bawił, tu bał i tak w wózetki, bo wózetka ma większy DMG. Co z tego, musisz tam patrzeć, ale... Pamiętaj, że musi się skleić tą, skleić ze skałą, żeby Arta nie miała przeszczału. Mhm. Takie weź, takie rady przydatne. Bo nie, no dobra, okej, okay, masz rację. To się tylko będzie ogłuszać. Masz rację. O, nasza artyleria walnęła w T67, nie cierpię tego czołgu, dobrze mu tak. To już jadę pod tą skałę, wiesz? Tak, tak, ja też już zaraz będę tam przyklejony, tylko naprzeciwko będziemy mieli prawdopodobnie KW2 i Google. Pewno z trolem, znając moje szczęście. KW2 tylko z trolem. O nie, KW2 jest na środku. M4 jest tu, z trolem. I KW1S. Dobra, mnie już jest jeden, ale dobrze, dobrze, Marek, dobrze, o to chodzi. I Arta. Nie, 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 Marek, nie, 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 teraz to ty się już nie wyjdzie. Masz tarczę. Dziękuję, przyjacielu, o to mi chodziło. Kurde, że go nie widzę. Ciekawe jestem, czemu tutaj tylko dwóch nas jest. No, to taka była trochę walka na wniszczenie, nie było z bardzo gdzie uciekać. No, teraz mu gąskę zjedliście. Dziękuję was bardzo, że nam dojechaliście pomóc. Tylko już nas nie było. Jakie tiery teraz chcesz? Ja chciałem tego czwartego tiera, tego hetzerka, dobra? Bo on wrócił z bitwy. Jak wygląda kwestia gwiazdek? 300, tak, bo wtedy wydałem wszystko, więc... Nic nie mogę zrobić. Aha, ale i tak muszę chyba zrobić gąski, żeby móc to lepsze działko wolność tego trolla, no. A ja mianowicie jeszcze 450 expa i będę miał lepsze działko na tym. Pięknie, przyjacielu, pięknie. Dla ciebie 2000 gwiazdek to nie powinno być dużo, nie? A potem będziemy grali tak 4-5, nie? Może tego też granta trochę po expie.
Znaczy wiesz, teraz można też myśleć, bo jeżeli dobrze pójdzie, to na następny odcinek już będę miał szóstkę. No to ja mam tą, a ty coś tam. No dokładnie. Wierzę na szóstkami, no to już może inaczej wyglądać. No będę jeszcze szybciej ginął. Dobrze, gdzie jedziemy? A wiesz co ci powiem? Chodź na mordo, nie? W dół, w lewo. Czyli tam na dół? Tam w lewo, w lewo, lewo. Twoje lewo od razu odbija. Mhm. Mówię na dół. Niby tam jeżdżą tylko czołgi ciężkie, ale... My lubimy łamać schematy. No słuchaj, ja bardzo często na przykład takim pisem jadę tam, gdzie jadą lekkie czołgi. I wiesz, oni tam wyjeżdżają, zobaczą mnie i już się boją. A ja tam zrobię 2000 uszkodzeń i mamy całą bankę wygraną. Właśnie przez to, że taki jeden mało mądry człowiek pojechał nie w to miejsce, gdzie powinien. Ale ty kiedyś nawet o tym mówił Bastek, że to się często opłaca złamać schemat, nie? No niekiedy się to opłaca, ale niekiedy to się dostaje bardzo pobytnie. Jak to w życiu. Jeszcze muszę kupić ten silnik do tej, do Hetzera najlepszy, bo to... Może na górę pojadę, czy na dole jechać? No bo... Możesz to zostać na górze, chociaż ja na dole, to ja będę atakował bardzo, bardzo. Nie wiem, czemu artyleria jedzie przede mną, ale okej. Okay. No faktycznie, co za głąb. Jak on zdobył taki wysoki tier? Tak zwany 3X. Ten PZB2 będzie ciężko, my musimy się nią zająć prawdopodobnie. Bo nasi go nie przebiją raczej. Przeładowywuj. Dobrze, jeden zniszczony. A, dobrze, macie mu plecy. Jadę do niego. Uuu, 120 mu uchłem. No, ale mnie wyciągnęli. Ty, mam dwa zniszczone czołgi już. Gram jak pro a dzisiaj. Ten co jedzie do ciebie, ten ciężki czołg, on jest bardzo, ma słabe bardzo działko, także tylko powinieneś przybijać, a on ciebie nie. Tylko staraj się schować dolną płytę. Jak schowasz dolną płytę, to on cię nie przybije. Był gdzieś tam. O kurde. Tak. Jeszcze i kawałka. Jedę za jakiś kamień. A, tam Magdek jeszcze. Boże. A, źle pojechałem. Złapali cię na przeszkodę. Nie, trzeba było chować się tutaj przy skale za czołgami. Byłoby może trochę... Ale też wtedy bym jak ta trzepała, nie? Ale i tak, małpka, zobacz. No, 500 uszkodzeń. Jak na mnie, dwa czołgi zniszczone, gwiazdki będą jakieś, nie? Ze 300. Tak, jest. Więcej. Może bym pojechał z tobą, to byłoby trochę inaczej, ale to by wiedział. To co, piąteczkę? Nie. Tak, piąteczkę. Chociaż jestem za wolny, nie mogę jechać z wami. Jestem przecież za wolny, wiesz, wy mnie tak goniliście, że hej. To też nie było dobre rozwiązanie, ale podobało mi się. Ta bitwa mi się już podobała. Teraz mamy szczęście, bo mamy typową mapę pod ciężkie czołgi. Gdzie jedziemy? Na miasto? Miasto, w środek miasta. Jedziemy na E2, E3, tamto okolice. Weź, zobacz. Tutaj masz taki narożnik, to nie? No. Ustaw się na tym narożniku i wtedy będziesz miał przestrzał i na to, i tu na to. Po prostu będziesz na dwie strony się wysyłał. Dobra. Zobaczymy, czy dojadę. A ja postaram się właśnie stanąć tutaj i bronić to wszystko, co pojedzie przez naprzeciw. Bo mnie te średnie czołgi... O Jezu, no koleś! Mi się jeszcze na tej KW-1 przydał jakiś dobry silnik, bo też nie mam najlepszego. Ty tam se zajmij narożnik i na narożniku sobie siedzi, a ja będę przód trzymał lekko.
tam gdzie ten heavy. Ja będę oczywiście bardzo mocno napierał, także wiesz. To tam nie ma w kogo strzelać. Jeszcze. Oni mnie będą próbowali flankować, jak mnie zobaczą. Chyba Marek, że zagrasz agresywnie ze mną. Ja to z tobą, wiesz co, bo tu nie lubię tak czekać. Ja wolę szybko zginąć, a coś robić. No to agresja, tak jak ja jadę przyjdzie. Agresja 100%. Mówiąc w kibicowskim slangu, wjeżdżamy na pełnej kurwie. Janet padł. Pilnuj tam kawę ten S, a ja się zajmę lewą stroną. Dostał strzał ode mnie i uciekł. On będzie podjeżdżał pod nas. Niech podjeżdża, czekam na niego. Nie, oni teraz na mnie się skupią. Ja mu zrobię plecy w takim układzie. Bo pewnie już tutaj trzy czołgi celują. Już mam 500 odbitego. To są chwile. Ajajaj, nie przebiłem go. Pan nie przebiłeś. No tego KW-11. Uciekł, schował się. Nie schował się. Ale napieramy bardziej, napieramy bardziej. Tą KW-1 trzeba wyciągnąć i to ostro. Dobra, nie ma. Kurde. Wiesz co jest najlepsze? Ja z dwóch strzałów zrobiłem 800 damage. Pięknie. No to jest magia troli. Kurde, ten już koleś za murkiem. Ja murku nie przebiję za jednym razem, nie? I kolesia. Przebijesz. Dobra, strzelałem. Bo ty masz pociski takie, które przebijają. Tylko, że nam rozwalą to, bazę nam przejmą. No, przejmą. Już nie ma ratunku, chyba że to w T67 jakoś wyciągnie. Ale on ma 13 życia, to wiesz, on jest na szkole. Albo niech chociaż podświetli. No ich jest dwóch na ten, to nic nie zmieni, że poświetli 3 sekundy. Ale przeżyłem, to też jest pozytyw. Trudno, nie chcę zapeszać, ale czy mi nieźle idzie. No idzie dość dobrze ci, gorzej ze mną. Tam. No ty wziąłeś na siebie cały ogień przeciwników w stadion, no to wiesz. Ile zdobyłem za tą bazę? 200, tylko 200 gwiazdek zdobyłem, ale kończę misję, słuchaj, kasa idzie. No to ty mi nawet nie mów, ja zrobiłem tyle damage'a, tyle odbiłem, a dostałem 130 gwiazdek. To możemy jeszcze raz headsetkiem? Nie ma problemu. Czyli czwóreczki. Nie, fajnie, zaczynam się powoli wchęcać. Mam tylko kiepskie działo w tym headsetze jeszcze. No, trochę muszę pograć, żeby te 3000 gwiazdek zdobyć. Jak tam się czuje Danusia, powiedz. Znaczy powiem ci tak, dzisiaj było takie wielkie przygotowanie do dzieci. Znajomy nam to rzeczy w chwilkę. I jak? Jednak jestem pewien, nigdy w życiu nie będę przebierał pampersów. Będziesz. Z twoim dzieckiem jest inaczej. Wiesz, ja za przeproszenie takiej kur... dostawałem, że to jest szok. Nie potrafię. Znaczy, z czasem może bym się... Nauczysz się. Tak, nie przejmuj się. Ja też tak mówiłem, byłem obsrany, przecież Monika... Tydzień po urodzeniu Monika miała zjazd i pojechała na uczelnię, zostałem z Hanką tygodniową sam, kurde. I to był... I to było najlepszy okres macierzyństwa, wiesz? Czy ojcostwa, i dlaczego? Na czym polega pobyt z tygodniowym dzieckiem, które już jest na butli. Dziecko śpi cały czas, budzi się na 2 godziny, zmieniasz piluchy, dajesz butle i on ciągle śpi. Ja wtedy zagrałem w jakieś gry, wtedy czytałem książki, oglądałem seriala i tylko nogą bujałem bujaczek, nie? Super było. Zawsze
Zagramy tak, jak powinno się grać czołgami, nie czołgami. Albo wiesz co? Widzisz ten kamyczek tu po prawej? Ten mały czy duży? Bo ten, co jest tu po prawej. Ten? Tak, ten. Po prostu, jeżeli przepchają wrogowie tutaj, to my będziemy taką ostatnią linią obroną. A skąd mogą jechać? Tam prosto? Gdzie jest ten Sinstack Dexter? No ja stanę kawałek bliżej i po prostu z przodu. Dobra, ja coś tutaj jeszcze sobie posprawdzam. Ale oni tej strony w ogóle nie grają i to mnie martwi. Możesz podjechać bliżej, albo może się wycofać nawet. Tam na drugą stronę podlecieć. Pan nie wiem, gdzie się ustawić, to wolę jechać tutaj. Patrz, nasz A20 już jest unik przy bazie. Tak, to z tego, że nie jest unik przy bazie, jak tam w drugą stronę oni nam biorą całą. No to my weźmy im tą stronę i zobaczymy. Oni byli tam szybciej biorą kapa. To nie wyszła nam bitwa pod niszczarki. B1 na przeszale powinna być. Dobra, jest na przeszkole, ja celuję. Leci pierwszy. Nie trafiam. Ja też. O kurde, spaliłem strzał. Dobra, za 102 poszło z niego. Teraz by trzeba było się wycofać tam właśnie do naszych. Ja się nie cofam, bo jest za późno. Nie dojadę. No, bo jestem za wolny, z tym silnikiem to ja mogę sobie. Mówię, to ja Matilda, no, że Grant mnie trafił, ten durny czołg, to jest skandal. Ja tu mam przeciwko siebie, aby kawu jeden ale tak, wiesz, zjedzony będzie. Jeżeli nasza arta w niego trafi. Dobra, ja mam przed sobą kawu jeden S i HCH, to nie będziesz tak łatwy. Jeszcze leopard od boku, no ładnie, dobra, ginę. Przejmą nam kapa. Na Tidla nie wjeżdża. To nie podjadę. Od boczku dostaniesz prawdopodobnie. No trudno, nie będę stał. Ty ją przebijałeś w ogóle? Nawet ja nie trafiłem ani razu. Gąska od sztuka z prawej strony. Widzę. Dobra, już mnie nie ma. Przynajmniej solidarnie z tobą. Przyjacielu. Możemy jeszcze raz piątki. Lecimy. Wiesz, mogliśmy też się ustawić na obronie w ogóle na początku, ale no już trudno. To jakbyśmy byli na obronie, to byśmy może powalczyli z tej prawej strony, nie? Szczerze mówiąc, ja nie lubię się bronić. Ja wolę atakować. No to niszczarką to tak wiesz, czeka się czołg do obrony jest, nie? I z właśnie natury. Dlatego idę w te niszczarki co teraz, bo one nie są czołgami do obrony. Znaczy niszczarkami do obrony. Szwedzkie? One są właśnie atakujące, bo one są szybkie, ty podjeżdżasz, oddajesz strzał i uciekasz i... Ile później jesteś na drugim końcu mapy. Gdzie idziemy, kolego? Aha, rozumiem. Myślę. Więc jestem i znikłeś. Mapa, gdzie jesteś? Co? Czy jednak jesteś? No dobrze. Myśląc tak, to musimy chyba jechać w lewo. Chociaż tam nas mogą szybko zjeść, ale jedziemy w lewo. Tam na J3, J4 na pewno. Na przepychacz.
Chociaż się martwię o naszego banana, bo tam mało czołgów jedzie, ale tam tylko czołgi lekkie powinny jechać. Z górki nawet się rozpędziłem lekko. Dobra, na mamy jeden czołg mniej. Dlaczego? No jedzie sobie w wodzie. Okej. Okay. Marek, ale jak najbardziej lewej strony, żeby cię nie wyświetlili ci z górki, z trójki, czwórki. D. E. Bo dostaniesz tak naprawdę 2-3 buły za chwilę. To nie jest opłacalne. Już zjeżdżam. O, właśnie w tym momencie najlepiej zjechać. O, Ika będzie mieli przed nami, czyli kolesia z trolem, który mniej cię ma na skałach. Ale jego łatwo wyklikać, bo on jest tak zbudowany jak ja, to wystarczy, że mu się gąskę łupnie. I wtedy wiesz. Ja oddaję strzał. Miks we mnie strzela, bezki, tu skąd? Z prawej strony z górki, stąd. Bo skracałeś tu prawą stronę. Może. O to bym w ogóle nie pomyślał. To jest kara za to, że skracałeś. Nie agresywnie, bo tam jest siódemka i szóstka. Defensywa. Widzę komola też. Patrz. Teraz możesz na chwilę zobaczyć, co ja powierzam. Widzę. I dzięki temu on nie miał po prostu na mnie przestrzału. Dlatego kamyczka się wyciągnął. To gdzie mam jechać? Oj, jak się odbił? Komend dostał za 108, a oddał mi za 40. Chyba dobra wymiana, to nie? No. Kurde, gdzie mam pojechać? Ja bym gdzieś uciekł, nie wiem gdzie. Teraz to już chyba nic nie zrobię. Ja tutaj wszystko blokuję, także wiesz. Możesz sobie zjechać tutaj do mnie tak szczerze. I ty się będziesz po prostu wysylał za mnie. No wycofają się, ale zostało mi 44 życia. Poczekajmy, jak się rozwinie sytuacja. Chromel będzie wyjeżdżał, będzie wyjeżdżał. Ja już to chcę, pani, będzie wyjeżdżał. Nie, bardziej za mnie, żeby on pierwszy strzał oddał we mnie. Problem jest taki, że jak on tak zrobił, to on w ciebie strzeli i ucieknie, a ja w niego nie uderzę w ogóle. Nie ucieknie, bo on będzie wyjeżdżał, żeby to przepuszować. Bo oni już mają plecy, zauważ, pantera jedzie na plecy. I po prostu my w dobrym momencie wyjedziemy. Jeden strzałem pół życia. Nie odziął. Kurde. Wyciągnął cię? No. Oddam mu. Albo pomyślałem, oddam. Oj, on teraz we mnie wjedzie. Ba. To było przykre. Szczekowy 1S. Co ta pantera robi? Co ta pantera robi? Czemu mnie strzela? Tylko problem jest z tym, że ja tu trzymam to sam. Ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę. No i robię 1300. No i tak, pięknie. Ja zalamiłem, ale nie znam tej mapy, kurde, i tak. Znaczy, Marek, problem z tym, że my nie mieliśmy pomocy, jakby artyleria tutaj uderzyła chociaż raz. Czwóreczki, tak? Oczywiście. Kogoś może do nas zaproszą, bo ludzie zapraszają, wiesz? To już o następnej bitwy może. O, chociaż miałem się myć. Nie, też nie. To ta ostatnia bitewka? No, to wiesz, no, mamy 8 minut, to... To już jest za 3, nie? To wszyscy w losowaniu.
zmienił ta mapa, to my nie mamy co robić tak naprawdę. No tak troszkę. Ale gdzieś pojedziemy. Gdybym jeszcze miał tego lata, to można by postrzelać chociaż tak. Znaczy się, ja chyba pojadę sobie na linię F8, F9 tam w lewo na ten klasztor, i tam będę próbował coś chociaż gąskować i próbować. Ej! To ja pojadę tutaj pod koło mostu na D7 na i tam też. Ja nie wiem, czy na nią wjadę, no ale zobaczymy. Jadę tam, skoczę. Oczywiście jadę tam sam, prawie. A nie, tu jedzie duża obstawa. To my tą stronę powinniśmy wygrać. Bo tu jedzie raz, 7 czołgów. Jak nie wiem. A oni wszystko puścili w drugą stronę, to my musimy po prostu pkać do przodu. Kurde, nie trafiłem. Ja tu będę ich jadł, jak tylko będę chciał. Albo oni nie. No, oni nie tu. Nas wszystkich tu. Churchill? Nie, Excelsior. Nie mogę go przebić. Mnie tutaj zjedli co tego. A druga strona już jest przegrana. Ufaj po gąskach, po gąskach. Nie, w wieżę wchodzi. Gdzieś tam uciekł. Zaraz będzie podświetlony chyba. Ktoś inny jest. Strzelnica. Mogliby go podświetlić. Excelsior. Nawet w biegu trafiłem. Jeszcze raz wejdę. Dobrze, jeszcze raz. No ładuje się. Ale to dobra strzelnica dla moich tych, dla moich działowych. I przestrzelił. Skubaniec. No dajcie mi go rozwalić, no. I... Jest! Już mam bitwę życia na Hetzerze. Zaraz nam plecy zrobią i się skończy. No już to robię, powoli. Zaraz powiem, jak wygląda sytuacja. A w sumie... To bo tam te 67 podjechała, to jest zło. Co? Tam pojechało T67, a to jest zło. To może jechać przez most na drugą stronę, co? Plecy, obróć się po prostu o 180 stopni. I tu masz PZT4, ty jak na dwa szczoły. Ale ja jej nie widzę. No zburzysz budynek, to będzie idealnie na przykład do ciebie. Który budynek, bo już jest za innym, to bo tutaj podjadę. No nie, tam trzeba jechać, na ulicę. No, no, no i spójrz. Prosto przecież. Ja wiem, bo są wszyscy za budynkami. Muszę jakąś pozycję obronną dobrać. Za tym kamyczkiem może. Oni tutaj się powinni wrócić, do mnie. Tutaj jest taka dobra miejsce do obrony. Uwaga, uwaga. Dzieje się coś, co się dzieje tylko raz w życiu.
Marek praktycznie gra. Nie wiem co to robić. Tym naszym bym pomógł, ale tu nie ma jak. Tu Matylda jest. Zaraz tutaj gdzieś podjedzie, na mnie wyjedzie. Tu już ten kogo nie ma. Co tu zrobić? Nic nie zrobić, bo cała szturka twojej drużyny stoi w danym miejscu. Powinien pojechać do nich, bylibyśmy obrony Częstochowy. Teraz już do nich nie przyjadę, nie przeskoczę. Chociaż może. Jak uważasz? Ja bym nie próbował. Liczyć na 1000 z tego, The Mage'a, chociaż tym chciałem, to tego nie zrobię. Licząc na to, że plecy ci robi czołg. Szybko szczerze. No, nawet nie naprawiam, bo po co? Tam tego nie przebiję z przodu, no to ładno. Teraz się zagapiłem, no ależ... Co zrobić? Dobrze. No, ale i tak. 700 gwiazdków, kurde. Pany. Dobra, to jeszcze jedną zagramy pożegnalną. Kawę jedynką. I kończymy odcinek. Na następny odcinek już będę miał szukę. Wiesz, żebyśmy pojechali, bym do nich się wrócił od razu. To my przez ten most mogliśmy kryć, nie? Znaczy nie, bo oni byli między jedną a drugą skałką i to wiesz, z dwóch stron jakby was zamknęli, no to sekunda i was nie ma. No może. Ale kurde, 700 uszkodzeń jak tam nie. Ten ekscesor mi się tak wystawił ładnie. Widzę, że jakiś noob kupił premkę, nie? Czy taki noob, tak sam noob jak ja. Albo dostał. Gdzie jedziemy? Kurde. Jako czołgi ciężkie, powinniśmy jechać na górkę. No chyba nie ma alternatywy. Ale. Ale. Zbawimy się tu. Dołem pojedziemy. Dobra. Dołem przy skale. Okej. Okay. To też jest jakaś myśl, bo tam pewnie pojedzie sobie jakaś wolny ciężki, czyli Oli Elf, ale gówno to dobijemy. Dobra, punktowo. Ten francuski czołg to jest jakieś pośmiewisko. Który? Ten, co jedzie przede mną. Czemu? No bo śmiesznie wygląda. A wiesz, jakie to ma dobre działo? No na pewno, ale pancerza nie ma w ogóle. No pancerza nie ma w ogóle, tylko on ma szybko szczelne dobre działo i wiesz, czym to skutkuje. On je na przykład zje. Jeżeli ja bym był kontra on jeden na jeden, no to ja nie mam szans. Bo to z tego, że ja raz mu łupnę za pół życia, jak on mi odda 6 pestek. I to pewnie jeszcze gruby, nie? Bo tam widzę, lufa była solidna. No po 130 HP za strzał. Przeładowania niecałe 3 sekundy. Na 100% załogę. I właśnie jedzie przeciwnik taki sam. Tu widzę. Chyba byś musiał mnie pierwszego puścić, bo ja mam lepszy pancerz. On tu będzie podjeżdżał. Nie przebiłem go, ale jazda. W wieżę. W wieżę, nie przebiłem go. Ja nie przebiłem jego wieży. Czujesz to w ogóle? Zresztą ta sytuacja? Czekaj, bo tu jedzie taki sam czołg jak ja mam, identyczny. Z trolem. Dobrze, ekstra. Przeładowuje, ma 10 sekund przeładowania, ojej. Ja pierwszy w niego łupnę, nie wiem, nie. Dobra, już na niego się raz wychylę. Kończy już. To kończy. Ale wyjedziemy i tak, nie wyjeżdżam, Agiesy. Identycznie, idealnie na... Tam jest ten jeden heavy chyba, tak? Czy coś tam z lewej strony, ale... Dobra, ściągnęli Artę, ci tutaj w nas nie padli. Słuchaj Marek, no? Byś musiał przyjąć. Byś musiał wysylić i przyjąć.
teraz wtedy, ja teraz wyjeżdżam ze spokojem. Tylko teraz zasłoniłeś mi przestrzał, no dobra. Dobra, a też dwójka, nie, cofamy defensywa. Nie ma jednego już tam. My zrobiliśmy swoje, ja mam 600 uszkodzeń, 200 zablokowanych. Teraz nasza drużyna to jest. Oni będą polowali na nas, bo my mamy teraz mało HP, poradziłbym się delikatnie cofnąć. Wolver mi przewalił, cofam. Ja już idę robić robotę dalej, tylko ja się ustawię bezpiecznie. Idziemy z drugiej strony? To może to jest zana na krótkim. Tak, możesz tam zostać bez problemu. Brawo. No i KW1 minus 200 życia. Ale nie wychylaj za to. Ale oni właśnie we mnie strzelali, kurde. Chciałem oddać pestkę i wrócić, ale... Bo widzę, oni pewnie nie celują. Ta jedynka będzie próbowała chyba mnie ściągnąć. Nie, a te dwójka po mnie i Wolverine pewnie. Ja nie mogę się wychylać. Ile masz damage'a? 500. O. Ładnie to nawet idzie. Teraz ważne byłoby przeżyć, nie? O, i to bardzo. KW1. Nie ma go. Dobra, teraz tam są niszczarki, ja tam nie wyjeżdżam. Sorry. Bo to chyba teraz to bez sensu, nie, niech je oświetlą. I zajadą. To tak tylko się ustawimy na ten, na zabicie, nie? To masz cztery... Nie wyjeżdżaj, małpę, poczekaj. Przyjacielu, ja nie lubię grać defensywnie. No ale zobacz, u nas jest, stary. Minus 130, widzisz? Ja na pesteczka minus 130. A te dwójki nie przebijemy tak łatwo, znaczy ja łatwo przebiję go, żeby nie zrobić. Tyle, że mam trolla, co tam pójdzie. A te dwójka we mnie patrzy. Nie, jakby nie mogę przebić nawet. No bo on jest twardy. Ale 1000 obrażeń już jest. Dobra, ja się chowam. Ty, ale to świetna, dobra bitwa. Widzisz? Mieliśmy nie pojechać na górkę. Zobacz, ale mam... Ja mam nawet 500 wyświetlonych, stary. Mam 500, 600, 500 w statach. Super. Słuchajcie, może będą ze mnie ludzie jeszcze. I 600 gwiazdków. No i kolejna misja. Wszystko żegny. Uj, mam 260 tysięcy. Te misje to się jednak opyle robić. Przetrwaj bitwę, wygraj bitwę. To do zrobienia jest. Widzisz, Marek, jaka rada była jedna, aby jedziemy do on przy skałce. No, nie, to dobra bitwa. Dobrze, bo tak jakoś tam... Ale wiesz, dlaczego tam dobrze poszło? Bo ten T1 jechał z drugiej strony zupełnie i oni, wiesz, raz strzelali w nas, raz w nich i on im zrobił boczek i oni, wiesz, musieli podzielić ostrzał na nas i na nich. Tak jest. 2000 gwiazdek, nic z tym nie zrobię na razie. Potem robić KW1S, prawda? A w jakie czołgi chcesz iść? No nie mam żadnego pojęcia, to radź coś. Będzie tak, pójdziesz... Powiem, inaczej ci powiem. Idąc w KW1S, licz się z tym, że robisz jeszcze raz piątkę. Ale no tym wiem. Się gra przyjemniej niż KW1. Ale mi się dobrze gra KW1. KW8-5 ma mega dobre działo. Jego działo to jest bajka. IS ma dobre działo i pancerz. Ale ja ci powiem inaczej. Porównanie KW8-5 i T-150. T-150 ma lepszy pancerz, ale słabsze działo. Moim zdaniem o wiele bardziej słabsze. A KW85 jest o wiele lepsze, bo z samej penetracji ma 120. W porównaniu do T-150 średnia penetracja to jest 86. No, ciekawie mówisz.
I KW8.5 ma jeszcze lepsze działo, tak? Na szóstym tierze. Tak, na szóstym tierze KW8.5 ma działo, które długo ładuje, ale jak łupniesz, to łupniesz za 400-500 życia. No jest w tym logika. Dobrze, kochani, dziękuję wam za oglądanie, bo mi bardzo miło, że byliście ze mną. Małpeczko, pożegnaj się. Cześć, liczyłem, do usłyszenia. Ja też wam pięknie dziękuję, a teraz idę nagrywać Lee Sena, w którego nie grałem jakieś 100 lat. Papaty, do zobaczenia, cześć.